Proszę pani, jeszcze trzecie pytanie. Tak jakoś sprawa zamknięta jest z osiedlem w Helenowie. Na jakim etapie ona teraz jest? No na takim etapie, że Są przygotowuję, opóźnienia bo pewne i to takie tak, są opóźnienia. planistyczne, to nie, Są tylko opóźnienia. Nie, wykonawcze. tu jeżeli chodzi o planowanie, to jesteśmy gotowi, bo cała Tylko dokumentacja jest wykonawcze, trzeba gotowa i tak dalej, zdecydować się, tak? co robić. Tak, trzeba zdecydować się, co robić. Myślę, że dużo teraz zależy też od przedstawicieli gminy, bo tam są te kluczowe decyzje podejmowane. Szukamy cały czas sposobu finansowania, który byłby dla gminy najkorzystniejszy. Mamy już dofinansowanie w formie tej Bo dotacji z mówimy o banku tej części BGK. osiedla, która będzie, gdzie inwestorem jest gmina, Tak, bo też jest część, której jest komercyjna, tak? komercyjna, tak? Ale tutaj absolutnie nie wiem, jak ta część komercyjna się rozwija i w jakim Pewnie kierunku oni to czekają z kolei idzie. na ruch Być gminy, może. żeby zaczęła gmina, no bo Być może, tak. łatwiej wtedy A my w tym infrastrukturę czasie ustawić. przygotowujemy specyfikę do kolejnego przetargu. Jak gmina będzie gotowa, to ogłaszamy kolejny przetarg na budowę mieszkań. Wiadomo, kiedy to będzie? No niestety, nie powiem panu. Nie mam żadnych konkretnych Dziękuję. decyzji.